Okej, okay, słuchajcie, jest taki temat, temat taki, słuchajcie, chyba każdy, kto przeżył psychozę, ma jakiś problem w związku z tym, że jak się później pokazać przed innymi ludźmi, jak się zrobiło coś głupiego wobec tych ludzi. Wiele zdarza się czasami, że ktoś wiecie, coś głupiego na Facebooku wypisze i tak dalej. Ja też coś takiego miałem. Zdaje się, raz umieściłem na Facebooku to sobie zdjęcie swojego moczu. Na moim profilu pięknym, nie? I, I tak dalej. Potem już w szpitalu to usunąłem jeszcze, szybko. Ale no różne dziwne rzeczy zacząłem pisać, nie? I tak dalej, bo po prostu, ja po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, nie? Ktoś to tego nie przeżył, to w ogóle nie wie, ale ktoś kto to przeżył yy, po prostu w trakcie yy, takiej ostre, ostrej jazdy, nie? To jest tak naprawdę, moim zdaniem, po prostu ogromny stres, ogromny lęk. Tak naprawdę człowiek nie wie, co się dzieje. Wpada po prostu pod, pod jakieś totalne zakłamanie, tak? Nie ma pojęcia, co jest grane, nie? Dusza jest jakby, ja mówię, dusza jest w totalnej niewoli w tym momencie, nie? No i zaczyna się robić różne głupie rzeczy, nie? I słuchajcie, jak sobie z tym poradzić? Dla mnie sprawa raczej była taka, wiecie, jasno, oczywiście, po prostu żyć dalej, nie? Miałem takiego kolegę, który widział mnie w stanie takim trochę krytycznym bardzo, tak? Spędziliśmy kilka godzin w takim stanie, nie? E... Normalnie, zwyczajnie. Potem, 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 jest normalna, normalna rozmowa, potem wszystkim i tak dalej. Ja do niego jeszcze ze szpitala zadzwoniłem, nie? Mówię, no widzisz, znowu mi się, znowu, znowu się pogubiłem, nie? I tak dalej. Ze szpitala jeszcze gadaliśmy i tak dalej. Nic, słuchajcie, nie było, nie było w tym wstydliwego, nie? Tak naprawdę ludzie są, Mimo wszystko ludzie często są, e, patrzą na to po prostu jak na coś dziwnego, czego nie rozumieją, tak? E, patrzą na to jak na. No ludzie są bardzo tolerancyjni. Jak ktoś jest nietolerancyjny, to to, to, to jego sprawa, tak? No, on stracił, że tak powiem, znajomego, tak? On straci kogoś, ale myślę, że nie ma co się po prostu ukrywać, nie? Nie ma co się po prostu, naprawdę nie ma co się ukrywać, po prostu można, bo wiem, że wielu ludzi się po prostu mówi, Zrobię tą grupę i tak naprawdę nikt tam nic nie pisze, bo domyślam się dlaczego, bo to jest ciężko, ciężko się do mnie na prywatnie ludzie piszą. Ciężko się jest przyznać do, po pierwsze, do. do, do tych dolegliwości, tak? że się ma jakiś problem, bo to jest społecznie napiętnowane. Po drugie też ludzie często są anonimowi. Wiele kont właśnie jest z innymi nazwiskami i w ogóle nie tyle, nie, no nie tyle z innymi nazwiskami, co, co po prostu ludzie nie chcą pomówić o sobie. Tak? Po prostu chcą się gdzieś schować, tak? bo coś głupiego kiedyś zrobili, żeby ich znajomi teraz nie znaleźli. I to jest tak naprawdę, wiecie, goni taki wstyd, goni potępienie. Nie? No i teraz trzeba jakoś powstać do tego, tak? Czy można powstać, tak? Czy, czy w ogóle czy trzeba nie wiem, nowe środowisko znaleźć, coś ja to w ogóle słuchajcie olałem. Dlaczego ja to olałem? Tak? Bo moim Bogiem jest Jezus Chrystus po prostu. Ja moim Bogiem nie jest społeczeństwo dookoła, tak? Moim Bogiem nie jest, wiecie, ilość znajomych na Facebooku, ilość lajków, ilość subskrybentów czy ilość nie wiem, numerów w telefonie, tak? Do, do, do których mogę zadzwonić, tak? to nie jest moim Bogiem. Moim Bogiem jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus był Bogiem, był człowiekiem, był synem Bożym. Jak się popatrzy na jego ludzki rodowód, to yy, no, występuje tam, nie wiem, prostytutka, morderca, tak można Dawida nazwać, tak. W ogóle, no przedziwne, różni tam ludzie występują, tak. Racha była prostytutką, tak. Ta, co. Yy, to, co w Wierychu wpuściła, tak? Ona występuje w rodowodzie Chrystusa, na przykład, nie? no i taki rodowód miał Bóg, tak? Taki, no niefajny dosyć, nie? Pisze, czytamy też, że wszyscy Nim pogardzili, wszyscy Nim zgardzili, w samym 22, tak? Cały świat Nim zgardził, tak? Bo było napisane, że przeklęty ten, kto wie się na krzyżu, więc wszyscy Nim zgardzili. No tak naprawdę, więc On jest moim Bogiem. On jest moim Bogiem. Co to znaczy, że jest moim Bogiem? Oprócz tego, że jest moim Panem i Zbawicielem, to tak naprawdę On mi pokazuje świat. On mi objawia świat prawdziwy, On mi objawia Ojca, tak? Objawia Boga. Yy... I ja wiem, że ten świat to nie jest to, co to nie jest świat, w którym ja. Yy... Wiecie, którym moja chwała jest jakby zbierana przez społeczeństwo, tak? Ja nie muszę w tym świecie, w społecznym świecie, być piękny, być, wiecie, być z, nie wiem, jakoś zbudowany tym, jak inni na mnie patrzą, być tutaj jakoś brylować i tak dalej. To nie jest mój świat. Moim światem jest Bóg, tak? Bóg poniósł to wszystko, Bóg był zhańbiony, tak, za mnie. Tam się wszystko działo, on mnie rozumie, tak? On za mnie umarł, on mnie zaakceptował, tak? I wiecie, ja sobie w ten sposób poradziłem po prostu. Dla mnie wiara po prostu, nie? ja sobie w ten sposób poradziłem. Zwyczajnie nie jest moim bogiem to, jak mnie inni postrzegają. Gdybym miał tak żyć, to wiecie, tu mnie dzisiaj nie widzieli, tak? Gdy moim bogiem było to, bo życie o tym nie mówiło, o tym wszystkim, co mi się przytrafiło, tak? I tak dalej, się tego nie było. dla mnie to jest po prostu, nie wiem, no przydarzyło się tak, dla mnie po prostu miałem doświadczenie, to nazywam duchowe i będę nazywał duchowe, tak, doświadczenie z dziwnymi głosami, z demonami, tak? z czymś, czego świat nie rozumie. Nazywa to schizofrenią e, i tak dalej. Byłem w takim stanie, ok, żyję dalej, jestem. E, nie to, co się ze mną zadziało wtedy, sprawia to, kim jestem teraz. To, kim jestem teraz, sprawia to, kim jestem w Chrystusie. A w Chrystusie jestem nawrócony, jestem. E, mam panowanie nad rzeczywistością duchową, uczę się tego tak naprawdę. Wcześniej dowiedziałem tylko teoretycznie, a teraz się uczę tego praktycznie. tak? Fajnie jest to w liście do Efezji napisane, poczytajcie sobie. E, ale to jest to, kim jestem, tak? Więc jeżeli ja bym się przejmował tym, co zrobiłem w przeszłości, tak naprawdę. Nie wiem, wrzucić zdjęcie swojego moczu ze szpitala, tak, ze solu na, na Facebooka, no fajna sprawa, nie? E, I tak dalej, nie wiem ile znajomych to widziało, tak, naprawdę mi to mało obchodzi. E, bo to mówię usnąłem, ale totalnie mnie takie rzeczy nie obchodzą, totalnie, nie? E, totalnie mam to gdzieś, nie? E, to po prostu, to, to mnie nie buduje, to nie... To było moje zachowanie, tak? Ale to nie istnieje. My jesteśmy tak nauczeni, że my się określamy przez to, co zdobyliśmy, przez to, czego się nauczyliśmy, przez to, co zarobiliśmy, przez to, gdzie się wykształciliśmy. My się tak określamy jako ludzie, tak? Ale i to zrobimy tak naprawdę z Boga z tego, nie? A tymczasem chrześcijaństwo polega na tym, że Bogiem jest Jezus Chrystus, tak? I to, on cię określa, tak? Jesteś sądzony za to, czego go przyjąłeś, e, teraz możesz zdobywać nagrodę, tak? E, w sensie nagrodą, na, nagrodę, jak to swoje zbawienie sprawujesz i tak dalej. To mnie określa dzisiaj, nie? E, po prostu zwyczajnie. Więc jeżeli to mnie określa, no to czym są tamte rzeczy, no? Po prostu hmm, wiecie, no no po prostu, no to tak zrobię, no bo ja nie wiem, czym są tamte rzeczy, nie? Pojęcie nie o czym są tamte rzeczy. No, było, tak było po prostu, nie? Ja kogoś spotykam, kogo wtedy spotkałem, no, tak było, po prostu, nie? Robiłem takie rzeczy, które są na zewnątrz widziane jako głupie, tak dziwne i niezrozumiane i tak dalej. Wypowiadałem dziwne rzeczy. Cały czas pamiętam, dlaczego takie rzeczy wypowiadałem, mimo wszystko, nie? Cały czas mam to taki ciąg logiczny, skąd mi się te dziwne rzeczy widziały, i w tamtym momencie tak naprawdę siłą rzeczy Żyłem pod jakimiś takimi kłamstwami, że innych rzeczy bym i tak nie wypowiedział. Po prostu Żyłem pod tak zakłamanym światem, że tamte rzeczy były najracjonalniejsze do wypowiedzenia. Były to nazwane, wiecie, urojeniami, psychozą i tak dalej, ale one były najracjonalniejsze do wypowiedzenia. Yy, patrzy patrzę się na osoby tak zwane chore, schizofreni, co mówią dziwne rzeczy, i tak dalej. Te osoby w tych momentach, które mówią dziwne rzeczy, one mówią najracjonalniejsze rzeczy, które mogą powiedzieć. To są bardzo inteligentne osoby, yy, które po prostu mają problemy duchowe są w niewolach duchowych, tak? często wobec demonów, które ich okłamują. Grają aktorów różnych, te demony i tak dalej. Nie, bo one się przedstawiały jakie tam, jako ludzie z przeszłości, jako coś takiego, tak? Poznałem na przykład dziewczynę, która w nocy widziała po prostu jakąś postać, jakiegoś tam doktora, czy kogoś, nie? Kogo, którego kiedyś była. Tak naprawdę nie widziała tej postaci doktora, tylko po prostu demon grał taką rolę, nie? Przybrał taką rolę postać, nie? No i się dziwnie zachowywała wobec tego, no ale czy w takim stanie, czy wiecie? No, rozmawiam z, z kilkoma z Was i, 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 i dziwne, rzeczy, czy, czy, dziwne rzeczy się robiło pod tą tak zwaną psychozą, ale naprawdę nie ma się czego co wstydzić. Po prostu trzeba żyć dalej, nie? Trzeba po prostu zmienić swojego Boga. Twoim Bogiem nie jest Twoje przeszłe zachowanie. Znajdź sobie innego Boga. Znajdź, wybierz najlepiej tego, co ja, nie? <grym> no, w każdym razie y, trzeba zmienić... Y, Cało kształt perspektywy tego, kim się jest. Po prostu, nie? Do chrześcijaństwa, jak są ludzie nawróceni, to doskonale widać, bo są na przykład ludzie nawróceni, poznałem dziewczynę, która kiedyś była prostytutką, tak? była narkomanką, tak? I ona o tym jest w stanie tak wprost mówić, nie? Byłam prostytutką, sprzedawałam się, byłam narkomanką i tak dalej, nie? Teraz jestem nawrócona, nie? To, co stare przeminęło, wszystko stało się nowe, nie? Po prostu. I to jest, to nie jest to tylko. Wiecie, takie frazesy, nie? Tylko to jest prawda. To jest realność. To jest prawdziwe po prostu. To, co jest w Chrystusie, jest prawdziwe. E, dlatego często po prostu nie ma się co wstydzić tej przyszłości. Po prostu była ta przeszłość i tyle, nie? E, trzeba patrzeć, to co jest teraz, jaka jest przyszłość. E, Okej, okay. trzymajcie się, nie mam za bardzo więcej do powiedzenia, ale chciałem jakoś ten temat rozgryźć, tak? Bo po prostu, żeby się przestać, e, jakby wstydzić tego, po prostu. Nie ma się co wstydzić takich rzeczy, co się działo, tak? Naprawdę, no, uf. ja się miał tego wstydzić, to ja mówię, ani tu nie o niczym nie mówił, ani z domu no, nie wychodził, a już z Facebooka tam się dawno wypisał, nie? Tymczasem ja to wszystko olewam, za przeproszeniem. No, no nie tyle olewam, no po prostu było, no, jak kogoś spotkam, kto mnie widział w takim stanie, no było, po prostu, nie? I tak dalej, nie? I tyle, nie? Nie, nie ma nic do rzeczy. Ja żyję gdzie indziej i mam inny świat, tak? To było takie doświadczenie. Zebrałem z tego tak naprawdę ja dowiedziałem się tak naprawdę, co tak naprawdę rządzi tym światem potwierdziło mi to wiele werset u biblijnych tak, że jest duchowy tyran tak, który rządzi tym światem wiem, że mocą Chrystusa mogę się wyrwać spod tego tyrana wtedy tego nie do końca wiedziałem nie do końca wierzyłem w to myślałem, że takie wiecie, psychologiczne tam są opowiastki w tej Biblii a to nie są psychologiczne opowiastki to jest realna realność tak. psychologiczne opowiastki są kłamstwem nierealnym tak naprawdę tam są prawdziwe rzeczy. No i ja się tak tego pozbyłem po prostu. Nie mam nie mam w ogóle jakichś. Nie mam problemów ani mówienia o tym, co się działo, tak? Ani nie mam problemów, że zrobiłem jakieś głupoty. Pamiętam jakoś tam, kiedyś dziewczynę przez internet poznałem, takie głupoty do niej pisałem, że była mała, ale jakoś nie mam problemów się do niej na przykład teraz odezwać, nie? I tak dalej. Nie mam żadnego w tym, nie mam. Nie mam, słuchajcie, no nie mam problemów. Po prostu miałem jakąś fazę, tak? Miałem niezłą jazdę, tak? Wyjaśniłem skąd ta jazda, i tyle, tak? Przeprosiłem, i, i tyle nie. I tyle nie, to tak po prostu. W... Co to ja jeszcze głupiego zrobiłem? No do policjanta to przeróżne dziwne rzeczy mówiłem, to już na pewno. Na Facebooku mówiłem, do takiego kolegi mówiłem. Tak, To już w ogóle głupoty mówiłem. Może go kiedyś nagram. Jacka. Eee, tutaj. Eee, hmm. Do osób na ulicy też często zagadywałem. Do i do. do, do, do to zagadywałem, do różnych przedziwnych rzeczy mówiłem. Tylko jeszcze ja to wszystko pamiętam, tak naprawdę, nie? Eee, mm. Kiedyś miałem taką jazdę, że na przykład. Zlewało mi się świat. Świat mi się zlewał, tak. Nie widziałam po prostu... Ja mam już tak ograniczone myślenie, że świat mi się zlewał. Zobaczyłem kogoś, kto był do kogoś podobny, ja już myślałem, że to jest ten ktoś, nie? Dosłownie podeszłam do podeszłem, takiego chłopaka, go przytuliłem, bo myślałem, że to jest tam taki bliski znajomy, nie? Mówi, nie, ja nie jestem. Aha, to ty, nie ty? Aha, to ty, nie ty, nie? Po prostu jakby był w takim śnie, się budził ze snu i nagle mi się coś przypomniało i patrzę, ktoś ma podobną figurę, nie? I tak dalej. No w ogóle nie, 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 nie ten. Co głupoty, tak naprawdę, tak? Ale że głupoty. No to się działo w trakcie tej psychozy, nie? No kiedyś sobie myślałem, że jestem antychrystem. Też miałem mnie z tak? Też miałem mnie z ujazdy i to akurat było na mieście, nie? Raz nawet, słuchajcie, dostałem mandat, tak? Dostałem mandat. Raz dostałem mandat. Dlaczego dostałem mandat? Denerwował taki mim tu w Krakowie siedzi, i on tak zawsze udaje, że pisze na karce, i tak się denerwowało, że on tak udaje, no to coś tam napisałem na tej karce, nie? No akurat to widziała Straż Miejska i mi dała mandat, że zakłócam spokój i tak dalej, ale wiecie, dalej tego co w mieście, Niech się mnie ludzie oglądają. Jakoś totalnie, totalnie mnie to nie przeszkadza, po prostu, nie? Żyje inną świadomością, tak? Moim Bogiem jest Jezus Chrystus, tak? Bóg we mnie nie widzi żadnej choroby, Bóg we mnie nie widzi potępienia, Bóg na pewno rozumie potępienie, bo też to wziął to potępienie, tak? Nie, jest, nie są dla mnie Bogiem ludzie dookoła, po prostu, nie? Często niestety są teraz ludzie dookoła są bogami tak naprawdę innych, nie? Tak sobie żyjemy w społeczeństwie, jest Bogiem, jakby nie. I są te problemy, nie? Stąd te problemy. W Biblii nie było takich problemów. Był człowiek opętany, tak? W Genezarze był człowiek opętany, tak? Jezus tam do niego podszedł, wyrzucił demony, tak? No i ten człowiek wstał, powstał i potem szedł do miasta, nie? Z powrotem, nie? się pojawił trochę problem, bo oni się przerazili, nie? Jak to tak było? można... Oni chyba o to świnie tam bardziej przerazili, że im świnie uciekły, ale w każdym razie nie było problemu, żeby ten człowiek się pokazał, bo było wtedy wiadomo, czym jest to opętanie, tak? Oni to rozumieli, tak, że to jest zły duch, nie? I że ta osoba się przez to tak zachowuje. Dzisiaj tego nie rozumiemy, dzisiaj to po prostu uwalimy w to... Dzisiaj, wiecie, jak kogoś chcesz obrazić, to mu powiedz, że jest skory psychicznie, nie? I, I w ten sposób kogoś obrażasz, nie? No i takie społeczeństwo funkcjonuje, nie? Że się mówi, a ty to jesteś chory psychicznie, to lepiej nic nie mów, nie? A ty to masz schizofrenię, bo chcesz kogoś obrazić, to go nazwiesz chorobą psychiczną. No tak to w społeczeństwie funkcjonuje, tak? Ale to jest wiecie, dzisiejszy jakiś obraz, tak? Dzisiejszy obraz wymyślony przez ludzi. jakoś mnie, te rzeczy wymyślone przez ludzi mnie jakoś mało obchodzą. Patrzę na Boga i patrzę tak naprawdę co on zrobił, a nie to co ludzie wymyślili, i to mnie tak jakby totalnie wyzwala od tych, tych rzeczy. okej, okay, trzymajcie się. Jak macie jeszcze jakieś pytania, czy coś, to, ten, to dawajcie znać. jeszcze, Jak coś będę o sobie wiedział, czy coś o, o, o tych dolegliwościach psychotycznych i tak dalej, jak coś mogę powiedzieć, to z miłą chęcią się, się podzielę. Jak jeszcze są jakieś problemy, do miłego wieczoru.